Sianki to. Nie, 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 nie. To jest żaba. To nie pozwala odejść. Jak magnes wciąż przyciągasz mnie. Wiesława Góra. Mama Artura. Tarapata z Wisław. Kierowca bombowca. Masz sobie coś, co idziemy. Daje mi nadzieję. Ale przez życie nie. Do wozu doktorza. No co? A błądzę i wiem, że czegoś nie rozumiem. A odpowiedź, odpowiedź w tobie mam. Chciałem jeszcze, Wiesławo, coś zapytać. Pójdę z tobą na terapkę. Wy, mężczyźni, myślicie, że jesteście tacy trudni do rozszyfrowania? No to odbierz mnie o 19. Poprowadź mnie, poprowadź mnie, poprowadź mnie, poprowadź mnie. Na razie możemy się spotykać w Otębie. No, co? Ratunku! Pomocy! Chyba go zabiłam! Zabiłam go! Co się stało? Zabiłam chyba! Chyba go zabiłam! Ciszu! Ciszu! Ciszu, czy ty? Tak? Ciszu. Tak! Na pewno tak, tak! Dzień? Co mi mama tutaj? Rejdana odstawia, do pracy się śpieszę. Huragan słów i głowa pełna wspomnień. Czy to naprawdę o, jeszcze my? On miał szlafroktaty. No, tak, chciałem ci powiedzieć, że ja właśnie spotykam się ze Zdzisławem. I jego kapcie. Spotykam się z kimś. Z kim? Ma na imię Enrika. Niedługo zabierze mnie na Lazurowe Wybrzeże. Ja się zakocham. Jest to pogoda tak jakoś burzowa. Rzeczywiście jest to. Spokojnie, pomalutko, pomalutko. No, przysiądę sobie. Bo mama to się tym wszystkim za bardzo przyjmuje. Tego kwiatu jest pół światu. No właśnie. Koło tylu samotnych facetów jest. Po co to szukać za granicą? No bo tylko ty mi się podoba, jego pragnę. Słucha, polecam. Tomografia i RTG odcinka szyjnego. Zdzisław ze zdumieniem zauważa na korytarzu brata bliźniaka. Stanisław rozmawia z uśmiechniętą Wiesławą, całuje jej w głowę. Jeszcze nie wiemy. Już nie liczy się bardziej niż my. Gotowi na wszystko. Mamo! Miałeś się opiekować, mamo. Skoro już pan jest, to ja sobie pójdę, bo muszę. No ja to konfiskuję. Co ty, nie możesz z nim porozmawiać tak od serca? Zapraszamy od razu pannę młodą na oddział. Świetna decyzja, panie doktorze. Nic tak nie pomaga na serce, jak ślub, zwłaszcza mój. Aha, nic nie będziesz podpisywać przekita. Jesteś moją żoną. No i tyle w temacie.